Cześć! Oglądałeś ostatni odcinek z pilarkami akumulatorowymi? Dziś na przykładzie modelu 340i pokażemy Wam, jak są zbudowane w środku oraz jak o nie dbać, żeby służyły nam na długie lata. Jesteście zainteresowani? To zapraszam Was do oglądania. Dobra, także zacznijmy od podstawowych rzeczy. Pilarka ta różni się od spalinowej tym, że tak, nie mamy zbiornika paliwa, zamiast zbiornika paliwa mamy baterię. Bateria jest naszym ogniwem jakby. Dalej, silnik spalinowy jest zamieniony na elektryczny, który jest w tym miejscu, tu pod tą osłoną. Tutaj mamy taki kanał wentylacyjny, tą kratkę, przez którą sobie czerpie powietrze wiatrak w tym silniku i on dalej chłodzi ten silnik. Mamy taki coś jak pulpit taki tu kontrolny użytkownika, czyli na przykład włączenie tej pilarki, tryb eko. W spalinowej mamy cięgna, czyli cięgno powiedzmy ssania, cięgno gaszenia lub wyłącznik taki trzystopniowy jak w nowszych modelach, czyli ssanie, gaszenie i praca. No, zacznijmy od zdjęcia prowadnicy, zobaczymy jak jest zrobiony tutaj układ napędowy, czyli powiedzmy tak jak w maszynie konwencjonalnej, spalinowej mamy bęben sprzęgła. Tutaj takiego bębna nie ma, jedynie co to widać tutaj mamy zębatkę, która jest wymienna, a pod nią mamy dalej jakby już napęd tą przekładnię. I jak widzimy tutaj taśma hamulca jest zapożyczona z pilarki spalinowej. Tak jak widać ładnie tutaj zaciska się na tym trybie. Bo w niektórych elektrycznych, tak jak widziałem, jest tak, że blokuje się jakby tryb na środku w przekładni tej z silnika elektrycznego, który już przenosi tutaj na zębatkę. Blokuje się po prostu tylko tryb i to jest zasada działania hamulca. Tak jest to zrobione w maszynach, powiedzmy, pilarkach elektrycznych. Jakby nie patrzeć, jest to pilarka elektryczna, tyle że ma zasilanie nie na kabel, a akumulator, więc budowa bardzo przypomina pilarkę, niemal jest identyczna jak pilarka elektryczna. Dobra, także przykręćmy sobie już tutaj na tą stronę, zdejmijmy sobie dźwignię hamulca, rozbierzemy, rozpołowimy tą maszynę i pokażemy co jest w środku. Tutaj mamy ten panel kontrolny, czyli tak jakby wiązka idzie nam do jednostki centralnej, czyli jest taka jednostka sterująca. Z portu tutaj na baterię, z tego konektora idą nam kable, czyli tam powiedzmy tu jest minus, tutaj jest plus. To są jakby takie główne te kable zasilające, one idą na tą płytkę. Tak jak widać ta płytka tutaj ma taki radiator, jest zbudowana jeszcze z kondensatorów. No i ona ma za zadanie dystrybucja prądu na silnik. Tutaj mamy sprężynę od mechanizmu hamulca. Montujemy ją. I teraz można sobie wyjąć taśmę hamulca. Tutaj mamy zębatkę napędową łańcucha. Jest oznaczenie na niej 386T. I numer katalogowy w razie czego. Dobra, to teraz sobie zdjąłem zębatkę i zdejmę teraz sobie bęben, tak można to nazwać jako bęben, bo to podobną funkcję pełni jak w spalinówce, bo tu na tej bieżni zewnętrznej zaciska się taśma hamulca, którą też zaraz wyjmiemy. To sobie teraz zdejmiemy ślimak. Ślimak jest jakby to całe rozwiązanie napędu, pompy, oleju jest tak samo rozwiązane jak w pilarce spalinowej. I teraz wyjmiemy sobie silnik. Dobra, i teraz tutaj ładnie nam widać wszystko jak to jest zrobione. No mamy tutaj silnik, to jest bezszczotkowy silnik. I jednostkę tutaj sterującą. Widać, że są dosyć grube te przewody do tej jednostki i te konektory też są tak dosyć mocno zaciśnięte, więc nie wygląda to jak w jakiejś zabawce, tylko naprawdę jest to sensownie zrobione. Dobra, wyjęliśmy pompę oleju i tak jak ci, którzy dobrze znają pilarki 450, 340, 345, 445, seria 400, seria 300,
taka sama pompa oleju jest w tych pilarkach, więc jest, jest zapożyczone ze starych modeli, także fajne rozwiązanie. Jak każdy wie, no te pompki nie są jakieś tam drogie jakby w wymianie i też nie są jakieś awaryjne. Tylko w samej tej maszynie dostęp do tej pompki jest trochę utrudniony. Jest na pewno trudniej ją wymienić niż w pilarce spalinowej, bo jest od wewnątrz. Trzeba wyjąć silnik, żeby wyjąć tą pompę. Dobra, wszystko ładnie, pięknie rozłożyliśmy. Teraz czas złożyć tą maszynę tak, żeby dalej działała. Sprężyna mechanizmu hamulca, po to, żeby nam się, jak załączymy hamulec, to ma nam po prostu utrzymywać to, żeby działało, tak? No i teraz test, czy zadziała. Bez problemu. Podsumowując, po rozebraniu tej pilarki mogliście zobaczyć, że elementy takie jak na przykład pompa oleju, mechanizm hamulca został zapożyczony z wersji spalinowej. Rozwiązania te były przez wiele lat niezawodne w maszynach spalinowych i myślę, że w tych też będą przez wiele lat nam służyły. Dodatkowo, maszyna wydaje się bardzo lekka, ale po rozebraniu mogliśmy zobaczyć, jak jest zbudowany silnik, układ cały elektroniczny sterujący tą maszyną. Także można powiedzieć, że ta maszyna będzie ciężka jakby do uszkodzenia. Jest bardzo odporna na niewiedzę użytkowników i wybacza wiele błędów. Wiele osób podchodzi sceptycznie do pilarek akumulatorowych, ale nasz test pokazuje, że pracy nie odbiegają nawet od pilarek spalinowych. Jeżeli go nie oglądałeś, koniecznie kliknij tutaj. Jest wiele materiału do nadrobienia, a z mojej strony to wszystko. Żegnam się z Wami. Cześć.